Witam Państwa serdecznie w środę 16 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dziś w wiadomościach opowiemy o spotkaniu opłatkowym u gliwickich rzemieślników, a także o konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego oraz naborze wolontariuszy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam. Wczoraj nad ranem doszło do wstrząsającego napadu na sklep monopolowy przy ulicy Grodgera. Napastnik zaatakował ekspedientkę toporkiem, zadał jej kilkanaście uderzeń w głowę. Następnie skradł kasetkę z pieniędzmi i uciekł. Szybko zatrzymano sprawcę. Okazał się nim 18-letni gliwiczanin. Policjanci ustalili, że kilka godzin wcześniej ukradł on Fiata Pandę, którego następnie porzucił w stanie uszkodzonym. Przestępca został tymczasowo aresztowany. 60-letnia pokrzywdzona przeszła operację. Mimo poważnych obrażeń jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Gliwicach trwa nabór wolontariuszy do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chówiec ZHP Ziemi Gliwickiej czeka na zgłoszenia do końca grudnia. Aby włączyć się do akcji, należy wysłać maila zawierającego imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, PESEL, numer telefonu oraz zdjęcie legitymacyjne na adres widoczny na ekranie. Osoby niepełnoletnie powinny dodatkowo podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. Finał orkiestry 10 stycznia. W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości odbyło się wczoraj uroczyste spotkanie opłatkowe. Podsumowano dokonania organizacji w roku 2015. Życzono sobie też nawzajem pomyślności na najbliższe miesiące. Nie zabrakło atrakcji muzycznych oraz poczęstunku przygotowanego przez samych rzemieślników. Lenda płynie z wysokości, kolenda płynie. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. To dzisiejsze spotkanie to pokazuje, że jest to rzemieślnicy to jest jedna rodzina, którzy są zrzeszeni właśnie cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości. Oni tworzą właśnie tą rodzinę. Jest to niewielka może grupa, bo około 150 zakładów, które aktualnie mamy. I te osoby plus osoby, podmioty, z którymi współpracujemy, to tworzymy właśnie taką rodzinę rzemieślniczą. Czego by Pan życzył członkom cechu? No cóż, no właśnie życzyłbym dużo pracy, owoców z tej pracy, żeby mogli znaleźć swoich następców, bo niejednokrotnie jest tak, że w rodzinach widzi się, dzieci nasze widzą, że jak rodzice ciężko pracują, ile poświęcenia i żeby przekonać naszych następców, aby mogli dalej prowadzić działalność w zakresie usług czy też produkcji. Wszystkie potrawy, które są dzisiaj na stole, oczywiście zrobione przez członków cechu. No poniekąd jest to działalność rzemieślnicza, która jest wyprodukowana tu w budynku cechu, w domu rzemiosła przy ulicy Raciborskiej 2. Okres świąt to też dla niektórych przedstawicieli cechu czas wzmożonej pracy, aktywności, zwłaszcza dla branży spożywczej. Zgadza się. Dla branży spożywczej, tak jak już tu wspomniałem wcześniej, że uczestniczymy również w takich spotkaniach dla potrzebujących, dla choćby między innymi 23 grudnia cukiernicy piekarze uczestniczą w tym spotkaniu brata Alberta, spotkaniu opłatkowym, jak również branża fryzjerska. To ma właściwie, teraz się to zaczyna, aż do końca roku, bo przecież jeszcze Sylwester. To jest już powoli taki okres podsumowań. Rok 2015 był niezwykły dla Państwa. No tak, ten rok owocował w wiele wydarzeń, które miały miejsce w cechu. Najistotniejszym takim wydarzeniem to było 70-lecia cechu, które mieliśmy we wrześniu. I kolejnym takim dość ważnym wydarzeniem dotyczącym młodych adeptów rzemiosła to było ślubowanie, które mieliśmy w listopadzie bieżącego roku. I no oczywiście wykonywanie tych obowiązków czy na rzecz rzemieślników, które są skierowane po to do właśnie przedsiębiorców zrzeszonych w rzemiośle, aby ich działalność była efektywna i pod względem ekonomicznym i społecznym. Niech Wam Pan Bóg w tym nowym roku błogosławi. Trwają konsultacje w sprawie nowych zasad wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.
Powstające w drodze dialogu pomiędzy prezydentem, radami osiedlowymi i społecznikami przepisy mają dać mieszkańcom możliwość realnego wpływania na inwestycje w ich najbliższej okolicy, ale także integrowania się wokół spraw istotnych dla życia dzielnic. We wtorek w Sośnicy odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami, w którym udział wzięła odpowiedzialna za budżet obywatelski z ramienia miasta Katarzyna Śpiewok. Najistotniejsze jest, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, czemu ta cała inicjatywa ma służyć. Najistotniejsze w całej inicjatywie to integracja i aktywizacja mieszkańców. I ten cel przyświeca wszystkim zmianom, które będę za chwileczkę omawiać. To cała inicjatywa zmian w budżecie obywatelskim pojawiła się już we wrześniu 2014 roku i tymi inicjatorami byli radni rad osiedli. I o tym należy pamiętać, bo dużo zmian idzie w kierunku takim, żeby zaktywizować mieszkańców z wykorzystaniem i wokół działalności rad osiedli. Te zmiany są dość takie istotne, daleko idące, takie, gdybyśmy mogli takie najistotniejsze wskazać zmiany. Myślę, że kluczowa to taka, że każde osiedle w Gliwicach dostanie swój budżet. Czyli w efekcie, jeżeli mieszkańcy się zaktywizują, to co najmniej 21 zadań w mieście zostanie w tej procedurze uruchomionych w budżecie w 2017 roku. Nie będzie tej takiej rywalizacji, która była do tej pory, że jedna pula środków i te osiedla się muszą o nią bić wręcz za żarcie. Przede wszystkim zniknie argument, że nie biorę udziału, bo i tak nie mam szansy. No bo zawsze było, że są duże osiedla, takie jak Sośnice, takie jak Łabędy i gdyby tutaj mobilizacja nastąpiła, to w żadnym innym nie byłoby szans, no bo oczywiście liczba mieszkańców przebija istotnie liczbę mieszkańców w innych miejscach. Jeszcze do 15 stycznia każdy mieszkaniec może zgłaszać w Urzędzie Miasta swoje uwagi do nowego regulaminu budżetu obywatelskiego. A my do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w programie Z kamerą wśród ludzi, w którym zamieścimy obszerną relację z wtorkowego spotkania z mieszkańcami Sośnicy. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na informacje sportowe oraz pogodę.